Jeżeli denerwują Cię koszulki z tektury w kształcie rombu, polecam oryginalne, elastyczne t-shirty dzik opinające łapę od WK. www.wkdzik.pl. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Jesteśmy na kanale filmowym, także dzisiaj test przedsiębiorczości. A karą, uwaga, nie ma lepszej kary jak nagranie TikToka na nasz TikTok warszawski Koks, na którym jeszcze nie ma TikToka i to będzie pierwszy TikTok. Historyczny moment. Historyczny TikTok na TikToku warszawski Koks, więc to jest kara. To może kto wygra? To jest brzmi jak nagroda. Natomiast dzisiaj sprawdzimy, kto jest najbliżej archetypu przedsiębiorcy. Zaczynamy. Zaznaczam, że pytania są z testów dla szkół podstawowych w gimnazjum i dwa gratis są z testu egzaminacyjnego jakiegoś ze SGH. Ale SGH, czyli będziecie wiedzieć, czyli które są, skąd mam nadzieję. Także, żebyście pomyśleli, o co dawajcie się podpiszemy. Gdzie się podpisujemy? Tak jak standardowo. Proszę się podpisać w lewym górnym rogu. Już zacząłem. Serio, jestem trochę zesrany, jak przed egzaminem. Serio, mam taki, wiesz. Dzisiaj jest, dobra, lecimy. I jeszcze szybka zasada. W każdym pytaniu jest przynajmniej jedna prawidłowa odpowiedź. Czyli może być jedna, może być dwie, o nie, może być to trzy, może być... Dobra, lecimy, lecimy. Nie ma tak, że nie ma odpowiedzi. Ja jestem z wykształcenia technikiem informatykiem, także to nie jest moje pole, tutaj kolega. Ja wychowanie fizyczne. I przygotowanie motoryczne. I magistrum, magisterium. Chyba się mówi. Również wychowanie fizyczne. I jeszcze paweł i rower. Nie ma szkoły, no dawaj, która powiedz, by mnie przygotowywała do tego, co robię. Poczekaj, dobra, paweł, dobra, powiedz im. Byłem w dwuletniej policjalnej szkole ekonomicznej w Warszawie. Ktoś tu jest faworytem. No dobra, to Paweł, prezes. My się otarliśmy razem z Pączkiem o coś. Nie lubię systemu edukacji w Polsce i nie mam zamiaru o tym mówić. To jest jakaś trauma chyba. Możesz właśnie dlatego powiedzieć jeszcze, Robur, swoje tło, jeżeli ja chodzi. Ja się otarłem o technikum ekonomiczne i troszkę lizałem zarządzania na studiach. No to zarządzanie ci się przydaje. A czekaj, długo lizałeś? Bo nie pamiętam, serio. To był rok czy dwa? A czym się ocierałeś? Nie no, tam coś na pewno wyciągnąłem z tego, tak. Ale studiowałeś rok czy dwa? Trzy lata? I nie skończyłeś? No. W sumie ten też, chuj to. Pytanie pierwsze. Zapotrzebowanie gospodarki na potencjał ludzi zdolnych do pracy określamy jako popyt na pracę. Zgłaszają na rynku pracy A. pracobiorcy, B. pracodawcy, C. bezrobotni, D. bierni zawodowo. Masakra. Zapotrzebowanie na popyt zgłaszają, tak? W skrócie. Dobra. I co, pokazujemy odpowiedzi od razu? Od razu, co? B. Odpowiedź. O kurwa, nie. Zrobiliście to specjalnie. Ja myślałem, że na koniec i ja chciałem jeszcze się zastanowić nad tym. A wy już od razu podaliście odpowiedź. Nie, C. Zobacz. Poczekaj. I teraz tak, tak, zapotrzebowanie. Michał ma ABCD. Ja mam ABCD. Wiesz dlaczego? I teraz patrz. Jak osoba, która układała to pytanie. Osoba, która układała to pytanie, nie ma racji. Dlaczego? Zapotrzebowanie na popyt zgłaszają pracodawcy. Dlaczego? Bo szukają pracowników, czyli jeżeli potrzebują ich więcej, no to zgłaszają popyt. Pracobiorcy też, no bo im więcej pracobiorców, tym podbijają popyt. Co, jaka była odpowiedź? Bezrobotni. No, bezrobotni też. Im większe bezrobocie, tym bardziej jest potrzebna praca w kraju, tak? I odpowiedź da jeszcze? Bierni zawodowo. No bierni zawodowo też. No bo jeżeli są na rynku pracy, no to jeżeli jest ich mało, no to jeżeli jest biernych pracowników mało, to też ekspresjonizują popyt. Na pewno nas ogląda ktoś z SGH, może wytłumaczyć, owcy? Lecimy dalej. W Polsce 19% to stawka podatku. A. Od dochodów uzyskanych w ramach umowy o pracę. B. PET. C. CIT. D. VAT. Jeszcze raz odpowiedzi. Aby co czytasz? A. Od dochodów uzyskanych w ramach umowy o pracę. B. PET. C. CIT. D. VAT. B jest PIT? PET. PET. Kurwa. Już gotowi? CIT. Panowie, no, odpowiedź. No, ja przed chwilą się dowiedziałem. Dochodowy 118. Źle dałem. Ja dałem D. Ja dałem dochodowy.
A D jest ile? VAT, tak. VAT. No. VAT ma różne. Ale zastanawiam się między CIT-em a dochodowym. Podstawowy VAT jest 23%. Są jeszcze. I jak przekroczysz 85 tysięcy, to jest 32, tak? Ja się podnieciłem, że bardzo łatwe pytanie i od razu dałem A. No, a tu... A jest złe, bo to jest tylko na ten, jak masz działalność. Pracę. Tak, to tak, tak, na tak. Działalność liniowy jest 19. Kupując przez internet, klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu A. 7 dni, B. 10 dni, C. 14 dni, D. 30 dni. Tutaj są dwie opcje. Cztery. Dwie opcje, jeżeli wiesz, o co słyszysz. Jak w pierwszym. Według prawa jest tylko jedna, Michał. Jak w pierwszym pytaniu. Zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. Przekonamy się już? Teraz. Czekaj, czekaj, bo ja albo właśnie ten, 14 albo 30. No właśnie, to jest los. Rzuć monetą. Ja rzuciłem monetą i... Pokaż, co masz bądź. Poszedłem schematem. C, 14. Jej. Uf. Myślałem, tak, że zwrot jest 14. I dlatego dałem 10. Ale to jest właśnie to. To jest to. Prawo odstąpienia od umowy. Zwracasz. No. I to jest odstąpienie od umowy. To jest to samo, po prostu to się tak nazywa. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga A. zgłoszenia do ZUS, B. wyboru formy opodatkowania, C. rejestracji w Urzędzie Gminy lub KRS. A jak było B? Wyboru formy opodatkowania. Każdy zasłania jakby był kurwa kujonem, ty. Możliwe, że się samo zgłasza. Jak taki kujon, wiesz, to nie chcę, żeby od niego brali. Tak, no tak w ogóle. Ale nawet jak się zgłasza samo, no to jest zgłoszenie, nie? A co wy kurwa, ty praca grupowa, czy pojedynczo ty? Ja myślę jak zwierzę. Zwierzę, na przykład mrówka wie, że ma chronić królową, nie kwestionuje tego. Myślę jak zwierzę tu. A trochę stereotypowo podchodzisz, wiesz? Dobra. To patrz. No dawaj, ile no? Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Aj! Git. A ja skreśliłem A. Dlaczego? Bo myślałem, że przy odpowiedzi B od razu jest A załatwione. Rejestracja w urzędzie. Rejestracja i myślałem, że to załatwia już ten ZUS. No ale co nie zmienia faktu, że... Poczekaj, czyli przyznajesz mi... przyznajesz rację, że w momencie, kiedy idziesz C, załatwiasz od razu A. No zgłaszasz... Ale składasz osobny wniosek, który... No tak, zmieniony. Ale... Ale musisz to zrobić. Muszę to zrobić, no i... Ale możesz wybrać coś innego niż ZUS chyba. Widzisz, nie pomyślałem kurwa jak zwierzę. Mówię, żeby myśleć jak zwierzę, a pomyślałem jak człowiek, nie? Niestety. Działalność gospodarczą można prowadzić w formie A. jednoosobowej działalności gospodarczej, B. spółki osobowej, C. spółki kapitałowej. Ja już mam. Nie wiem. Też nie chcę strzelać na pałę, tak żeby... Okej, okay, no myślę, że... Zobaczymy, czy się opłaca, nie myślę. Tylko potrzebowałem chwilę, bo jakbym się wyjebał tak jak na pierwszym, to bym się wkurzył. A co? Jest dziwne. Wszystkie. Wszystkie, no kurwa. Ja C nie dałem. Każda z nich jest formą działalności. Myślałem, że kapitałowa to jest taka, że ktoś tylko kasę, a że nie prowadzi jej. Spółka kapitałowa to na przykład S.A. Ja myślałem, że spółka kapitałowa to jest właśnie już spółka tak jakby osobowa, nie? Szkoda, że nie dałem. Wiecie, o co chodzi? Szkoda, że nie dałem też. Przedsiębiorstwo ponosi stratę, gdy zyski są mniejsze niż koszty, przychody są mniejsze niż koszty, koszty nie są minimalizowane, a przychody nie są maksymalizowane. Przedsiębiorstwo sprzedaje produkty z niską marżą. Totalnie nie używa mózgu w tym pytaniu, zobaczymy. Totalnie włączyłem mózg, na eko, tryb eko zrobiłem. Już nie pamiętam połowy odpowiedzi, ale tak. Czekaj. Totalnie nie używam głowy. Dobra, przecież to zabawa jest. Dobra. No. Odpowiedzią jest, że przychody są mniejsze niż koszty. Aha. To jest strata. No, mhm, czyli nie B, C, D jak w poprzednich, tylko teraz akurat B, jedno. No tylko ja mam dobrze, ja nie mógłbym być prezesem, gdybym nie znał odpowiedzi. No tak, czyli... To byłby przypał. Ja zaznaczyłem A, ale wiem, że jest bez sensu zaznaczenie A. To jest takie, że... chciałem coś powiedzieć, serio, to jest naprawdę istotne. W poprzednim pytaniu mieliśmy coś takiego, że była ta spółka, powiedzmy, osobowa i kapitałowa, nie? Nie, przepraszam, to było jeszcze wcześniejsze pytanie, że żeby założyć działalność gospodarczą, trzeba to zrobić. Musisz złożyć ZUS, musisz wniosek i tak jakby wiadomo, że ten ZUS jest częścią wniosku, ale trzeba było to zaznaczyć. Natomiast w tym pytaniu już minimalizacja kosztów
Nie jest zaliczana jako dobra odpowiedź, a może przyczynić się do splajtu firmy, tak? No, ogólnie... Do niewypłacalności. To jest głupie, aż mnie to denerwuje po prostu i cieszę się, że ten etap szkoły mam za sobą. Ale serio. Ale to było dobrze sformułowane. Koszty nie są minimalizowane, a przychody nie są maksymalizowane. Czyli nic się to nie mówi konkretnie. Ale i to nie jest dobra odpowiedź. No nie jest dobra, no bo koszty, ale skoro może koszty nie są minimalizowane. Chodzi o to, że w którym z tych czterech wariantów na pewno masz stratę. Dobrze, jedziemy z kurwą. Dawaj. Numer identyfikacji podatkowej załatwiamy w Urzędzie Miasta, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, ZUS. Kurwa, no... Będę się zastanawiał. Też chciałem to. Serio. Ale nie zaznaczyłem tego. No i pewnie będę miał. To co panowie? Gotowi? No. W Urzędzie Skarbowym. Jest to numer NIP. B. B. To jest... A co było C? Urząd Statystyczny. Przysięgam, że chciałem Urząd Skarbowy zaznaczyć. I mi się pojebało. Serio chciałem Urząd Skarbowy. Serio chciałem Urząd Skarbowy zaznaczyć. Nie ma problemu, no już zdecydowałem. No gdzie Urząd Statystyczny, kurwa, no. To trzeba by było być zjebem jebanym. Urząd Statystyczny, kurwa. No, jakbyś nie przymusił z pistoletem, to bym tego nie zaznaczy. Co oznacza skrót KRS? Krajowy Rejestr Spółdzielni. Krajowy Rejestr Statystyczny. Krajowy Rejestr Sądowy. Krajowy Rejestr Spółek. Maszyna! Prosto do celu. Maszyna. Ich. 9. Już? Tak. Coś, Robert tak kombinuje, jakby zapisywał odpowiedzi dopiero jak ja je powiem. Tak patrzę na niego i tak... Nie napisał jeszcze. Napisał? Wieku, wiesz ile ja kursów miałem, jak pracowałem w dziale prawnym. Takie pytania to nie na mnie. No, jest... Dobra, odpowiedź C. Krajowy Rejestr Sądowy. Chyba każdy, nie? Okej, lecimy. Cena brutto to cena A. obowiązująca w sprzedaży hurtowej, niższa od ceny detalicznej. B. podwyższona o wskaźnik inflacji. C. przy której przedsiębiorstwo pokrywa swoje koszty. D. zawierająca podatki pośrednie. Ja pierdolę, no gorzej nakomplikować tego nie mogli. O kurde. Dobra, lecimy jak totalna, jak I am Iron Man, totalna maszyna. Zaznaczyła odpowiedź i nie będzie over analyzated the question. Wstępna jest w kółeczko i czuję, że jest zła. Do not overcomplicate the agenda. Sucker ma DC, sucker może mieć dobrze. My mamy D, my możemy mieć dobrze. My teraz to jest tylko rzut monetą. Ale nie, no cena brutto to jest cena netto plus jakiś podatek. Tak. To nie ma żadnego związku z tym, czy przedsiębiorstwo pokrywa koszty. No. Aczkolwiek. Aczkolwiek bym, nie, aczkolwiek ale to sam. Nie, to operuje. To dupa operuje ceną brutto. Dobra, dalej. A nie jest wyznacznikiem tego, czy osiąga koszty, czy nie osiąga. No tak. Dobra, ostatnie. Ostatnie. Kurde, ale mnie po kalistenice kark boli. Okej. Okay. Co robiłeś, Lachę? Któremuś? W skład sprawozdania finansowego wchodzą. Oh. A. Bilans. B. Rachunek zysków i strat. C. Rachunek przepływów pieniężnych. D. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lecimy jak maszyna w tym. Ty, pamiętam, że miałem to na zajęciach. Robór z Pączkiem mają tak samo, czyli mają dobrze. Nie no, odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź A, B i C. Wow, zobacz. No, czułem, że będę zakręcony przez... Czyli C nie zrobiłem. Ale zobacz, no zrobiłem A, B, C, D, nie? Ale wiedziałem, że albo... Tak, rzucasz monetą. Okej, w tym ciągnę zawora. Odpowiadam tak. W tym nie ciągnie zawora, odpowiadam tak. I nie to możesz. Jest, to jest zjebane, to jest spierdolone. Jebać to! To jest podstawówki. Podstawówka? A skąd dziecko ma wiedzieć, że rachunek przepływów pieniężnych jest w bilansie? Jak ja nawet go nie oglądam w bilansie, tylko mnie interesują AB. To jest olimpiada przedsiębiorczości z gimnazjum. A, dobra, to jest olimpiada, czyli trzeba być przyszłym ekonomistą, małym przyszłym ekonomistą. Ekonomistą, i wtedy ale nie idziesz na tę olimpiadę. Większość tych pytań do prowadzenia firmy. No nie jest za bardzo. No, liczy się dobra zabawa. Potrzebna. To uznaję, że zjebałem dziesiąte pytanie. Co się bawił przednio. Nie no, ja się dobrze bawię, serio. Ja po prostu się angażuję w każdą rzecz, którą robię i w tą też się zaangażowałem i jestem troszeczkę
wiesz, tak głupka chcą z ciebie zrobić, nie? Nie chcą cię nauczyć, chcą kurwa za wszelką cenę udowodnić, że głupi jesteś w tych pytaniach. No te bardziej logiczne wrażenie. Myślenie i podstawowa wiedza niż wiedza, nie? Źle zinterpretowałem. Logiczne myślenie. Nie powiedziałbym, Saker, że tutaj logiczne myślenie wchodzi w grę, bo jak próbowałem, przynajmniej ja, mówię za siebie, jak próbowałem logicznie myśleć, to też nie, z tego nic nie wychodziło. Było popularne, że nawet ta Szymborska źle zinterpretowała na tam 20% swoją twórczość. Na, że naturalną. Do klucza się nie wpasowała. Nie wpasowała się do klucza. To tam nie wiem, czy to był fake, czy nie, to krążyło po sieci, ale jestem w stanie właśnie uwierzyć w to, bo to jest wszystko subiektywne. No, jedna osoba układa klucza w literaturze, kurwa, literaturę możesz interpretować na w chuj różnych sposobów, nie? Tak. Fajne. Tu ciekawe, ile widzowie mieli punktów. Piszcie w komentarzach. Tak jest. No i co? I kończymy, nie? Łapka w górę, subskrypcja, wymieńmy. Czekaj. Kto nagrywa TikToka? O kurde. O kurde. Saker? Ty. TikTok warszawski koks. Najgorsza kara, jaka może spotkać Sakera, właśnie się wydarzyła. Zobaczymy, kto mu pomoże. Standardowo prosimy was o łapki w górę, subskrypcję. I komentarze, no bo chcemy zbudować sportowy kraj, chcemy, żeby pytania na testach były konkretne, żeby nie robić z was idiotów, tylko żeby po prostu zweryfikować podstawową wiedzę i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale WKSklep.pl.